No witam was bardzo serdecznie. Przypominam ci oczywiście, że konkursy trwają oczywiście na CSGO Skinsie dla osób, które z kodem Croxy wpłacają, więc jak chcesz sobie wziąć udział i mieć szansę na wygranie któregoś z tych trzech skinów, no to oczywiście jak z kodem Croxy wpłacisz, to jest szansa, że dostaniesz taki prezent, czyli no wtedy po prostu wygrałeś. Im więcej oczywiście wpłacisz, tym większa szansa na wygraną, a my lecimy oczywiście z case battlekami, no bo trochę pęgni mamy, tak? No nie powiem, trochę się na poprzednim filmie nam powiodło. Ja lubię, jak mi się powodzi. Mam nadzieję, że widz też lubi. Choć wiem, że no, są też tacy, którzy no, lubią, jak tutaj wuja, że tak powiem, dostaje na dziurę samotnie na battlach i, że tak powiem, pęgę traci. Ale mam nadzieję, że dzisiaj tej pęgi nie stracimy. Pierwsza bitwa z botem i samu. Tryb normalny, skrzynki oczywiście eventowe. Jak chcesz wygrać z Chiną, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście napisz na Discord, dołącz. No i oczywiście użyj kod Croxy na CSGO Skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik. No i oczywiście kodzik Croxy przez 2x wpiszesz 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzynka na start za free. A tutaj już widziałem, że digielek mi spada. 1600 zł i bitwa jak najbardziej wygrana. Więc zaczynamy naprawdę bardzo dobrze. Zaczynamy bardzo sympatycznie. Skrzyneczka ametyst teraz. Przecież taki skrzynek 4200 jakoś tutaj, no ładnie nam bitewka oddała. No to taką droższą bitewkę myślę, że jak najbardziej możemy sobie zaryzykować. No i zobaczmy, pierwsza skrzynka daje nam syf 228 zł, kałach Neon Rider. Zobaczmy jak będzie dalej, nie ma dalej tutaj żadnego itemu jakiegoś takiego, no ciut bardziej wartościowego. Przewaga na naszym koncie, ale dosłownie delikatna. Ursus spada i samo niestety za 2200 zł. No jest tutaj jak najbardziej szansa, żeby to jeszcze nadrobić, no ale no kurczę, musiałby naprawdę bardzo ładny tutaj nóż spaść. I przede wszystkim taki, który będzie no ciut kosztował, tak? No ale tutaj niestety nic się takiego nie wydarzy. No bardzo słabo nam tak poszło, niecałe 800 zł z tej bitwy udało nam się, znaczy no nawet nie wyciągnąć, tylko po prostu wartość tych naszych skinów była taka mała, co mi się bardzo nie podoba, dlatego skrzynia anarchia, 5 takich, albo dorzućmy, no dobra, nie będzie gdzieś 10, tworzymy bitwę normalną, bez underdoga dzisiaj na anarchii. No i zobaczmy, leci pierwsza skrzynka, generalnie odcinek w trakcie fejmu, więc niech hasło konkursowe dzisiaj będzie. Napisz, jak ci się podoba co fejm, jak oglądasz po fejmie, to napisz, jak ci się podobał, komu kibicowałeś, jaka walka ci się podobała najbardziej. Aktualnie nagrywam to po walce Kierasa z Załęckim i zapytasz pewnie jak kupony, stary. No postawiłem Taziego, więc tutaj bardzo ładnie siadło, ale postawiłem też Kierasa, bo byłem święcie przekonany, że on walczy z Denisem Załęckim, on walczył z tym drugim i jakby, no, no wstyd jak chuj, nie? Zobaczmy, 1300 zł, 1500 teraz z tym kałachem i zobaczmy jak dalej. Jeszcze, kurczę, powiem wam, że miałem jeszcze kupon oczywiście na piłeczkę, tak? Bo dzisiaj piłeczka i było tak dobrze, stary, ze tymi ostatnie 3 mecze jutrzejsze, aż patrzę nagle i nie mam żadnego kuponu. Mówię, co jest, kurwa? A patrz, Atletico Madryt strzelił w 92 minucie, gdzie miałem remis lub Bilbao i ja nie mogę, no czemu zawsze jak stawiam Atletico, to nagle coś im się, wiesz, przestawia, a jak ich nie stawiam, to grałem totalną padakę, jak to jest? A naprawdę, kurczę, było bardzo blisko wygrania tego kuponu, bo wydaje mi się, że te mecze, które jutro zostały, no to takie, kurczę, no, no nie powiem, że pewniaczki, no ale... No kurczę, szkoda, naprawdę szkoda. 5 skrzynek gem... Czekaj, 5 skrzynek gemstone? Pani prowadzący, pana odkleiło. No, no dobra, no przecież nie będę bitwy cancelował, tak? No jak już Wiz tutaj się podjadał, że zobaczy 5 gemstone'ów, no to nie będę cancelował 5 gemstone'ów. Najwyżej stracę pęgę, chociaż mam nadzieję, że tak będzie. Spada na waja, to jest 500 zł, bardzo słabiutko. Zobaczmy dalej, przypominam, najlepszy item Butterfly za 67 koła ze skrzynki gemstone. No tutaj trochę podpiliśmy tym Marble Fade'em, no ale to też dalej nie jest nic niesamowitego. Dalej jest to strata i zobaczmy, strata 1300 zł, no i to się nie zmieni. Zobacz, jeszcze tu mu spada za 5700 Doppler, karambit. Dobra, kupujemy Gamma Dopplera za tokeny oczywiście, które zdobywamy, no nieważne, czy przegrywamy, czy wygrywamy na battlach, a mnie, no, czasem lubi odkleić na tych battlach, więc, no, no, czasem się zdarzy trochę przegrać, więc taki cashback idealnie tutaj chyba dla mnie został stworzony. 4300 zł, no to może knife na buście, no na to nas na pewno stać, więc coś takiego otworzymy. Bitwa 3 osoby i zobaczmy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że tą bitwę uda nam się wygrać, no jak nie, no to będzie Reaperinho. A ja wam dziękuję już za oglądanie, bo coś mam przeczucie, że będzie to chyba ostatnia battla na dzisiejszym filmie. No właśnie, 2000 zł, tutaj Slaughter Classic Knife, Gemstonik, no totalny syf i ostatnia skrzynia ulepszona z nożami i tu bym musiał naprawdę mocno spaść, no ale tak się nie dzieje.